Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komuniści doprowadzili do tego. Gorliwi wariaci, lewacy chodzą i zabijają policjantów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dwóch policjantów było zabitych w Los Angeles. Komenda tam miejska Los Angeles powiedziała, dali takie ogłoszenie, że oferują 100 tysięcy nagrody. 100 tysięcy nagrody do za informację, która doprowadzi do tego, że facet morderca, no nie morderca, strzelający, bo nie zamordował, nie zabił, ale postrzelił dwóch policjantów, że informacja prowadząca do zaaresztowania go i skazania, no to wygląda na to, że to jest ważne, dostanie 100 tysięcy. No, zasadzka była, zasadzka na policjantów niedaleko stacji metra. Obydwoje policjantów w zasadzie byli bardzo, bardzo, no, postrzały były groźne. Kobieta i mężczyzna byli w szpitalu, no i mieli operację. Policjanci działali w wydziale transportu, czyli byli odpowiedzialni za wszelakiego rodzaju rzeczy, które się dzieją, czy to w metrze, czy to na stacjach. Młodzi ludzie. Ona ma 31 lat, matka dzieciom. Ten facet, młody chłop, 24 lata. Wszystko to się stało koło 7 wieczorem. Po 7 wieczorem morderca po prostu przeszedł koło radiowozu, później się odwrócił, zaczął strzelać. Tam ta stacja takiej kolejki podmiejskiej, czyli tej w sumie takiej wąskotorowej, niekoniecznie pod ziemią. No, dzielnica dosyć bandycka. Jeden z tych ludzi, którzy pracują w tym mieście, właśnie powiedział, że to im się należało, dlatego że policja tam, powiedzmy, terroryzuje tych mieszkańców. No. Także człowiek, który pracuje dla miasta, człowiek, który dostaje pieniądze z rąk podatników, z pensji podatników, jest w stanie takie rzeczy napisać, że po prostu... Że im się to należało. No, jest to makabra, jest nadzieja, że go wyrzucą. No, ale to jest całe takie podejście do zagadnienia policji, tak? Ludzie, którzy pracują w budżetówce, którzy przesuwają papierki, myślą, że zabijanie policjantów, no w sumie też budżetówka, ma jakąś rację bytu. Także odwrócił się, wystrzelił kilka strzałów, postrzelił ich. Później na kamerach widzieli, kiedy tam uciekał w kierunku północnym od tego miejsca. No i wsiadł do samochodu, do czarnego, normalnego, czterodrzwiowego samochodu. Byli w stanie, policjanci byli w stanie skomunikować się z komendą poprzez radio, no i byli przetransportowani do szpitala i w tym szpitalu, w tym centrum medycznym, jak wspominałem, właśnie przeszli operację. Szeryf tego wydziału powiedział, że w niedzielę były właśnie protesty, zablokowali miejsce do szpitala, no i tam były jakieś bijatyki, no i oni krzyczeli śmierć policji i mamy nadzieję, że oni umrą, tak? No, to jest makabra. Też dziwacznie było, policja kazała im się rozejść, aresztowała później paru protestujących. To teraz jest afera na to, że jedna taka Koreanka chyba, no nie wiem, czy urodzona w Ameryce, w każdym razie wygląda na to, że z dalekiego wschodu, no to jest wielki szum, że też została aresztowana i przytrzymana. No, w takim układzie ta wolność prasy, no to chyba nie ma nic wspólnego z całym tym zamieszaniem. Jeżeli
jeżeli reporterka jest w tłumie, który krzyczy, żeby zabić policję i niech mają nadzieję, że umrą, no to coś jest nie tak. W jakim kierunku idzie ta cała Ameryka? No w nieprawdopodobnym, tak? Cały ten komenda, no to tam jest gorąco. Gorąco zaczęło się od tego, jak Dijon Kizzy, 29-letni czarny rowerzysta, jechał nielegalnie, jakoś tam coś robił, jeździł zygzakiem, starali się go zaresztować, później tam była awantura, zaczął uciekać, no i go postrzelili. Także to jest wideo całego tego zdarzenia i na tych wszystkich mediach socjalnych to wszystko się rozgrywa. Cała ta walka była, no i później komuniści doprowadzili do tego, że gorliwcy wychodzą i strzelają. No kto jest winny za to wszystko? No najbardziej winny to jest właśnie ten, co strzelał, co postrzelił tych dwóch policjantów w Los Angeles, no ale też trzeba dodać, że są winni wszyscy ci protestujący, tak? Ludzie, którzy przychodzą do szpitala i krzyczą takie rzeczy, no to jest ta wojna kultur, tak? To jest ta wojna kultur, która doprowadziła, zatruła całe społeczeństwo, to lewactwo, które pompuje ten antypolicyjny, antyporządkowy, prawny jakiś system, no to osiąga to teraz szczyty. Dużo ludzi nie potrzeba, ludziom nie potrzeba dużo, żeby właśnie się zamienili w takich, szczególnie kiedy są na jakimś takim pograniczu prawa, jeżeli są na pograniczu legalności i tak dalej, i tak dalej. Cały ten szeryf Villanova, on się nazywa Villanova, w Los Angeles powiedział, że to właśnie zostali zaatakowani w bardzo tchórzliwy sposób. Tak jak wspominałem, 31-letnia matka, 24-letni facet, rok w służbie robili tam, co robili. Reprezentują rząd, reprezentują porządek, są w mundurach, są w radiowozie, przychodzi policja, przychodzi bandyta i strzela. No ale to jest wszystko pompowane przez lewactwo. Lewactwo po prostu potrzebuje tego chaosu, lewactwo potrzebuje tych ekstremistów, tak jak Lenin wprowadzili wszyscy ci czekiści i ten terror, no to w Ameryce lewactwo myśli, że coś podobnego się stanie. Policja jeszcze nie zidentyfikowała tego podejrzanego mordercy, no ale to jest tak przypadkowe, że to wygląda na to, że ktoś po prostu szedł i tylko patrzył, jakiego policjanta czy policjantów może zastrzelić. Podobne było to już lata temu, kiedy lewactwo ciąga społeczeństwo, szczególnie tych bandziorów na pograniczu w taką gorączkę. W Nowym Jorku w 2014 roku człowiek z pistoletem zabił dwóch policjantów tylko dlatego, po tym jak czarni byli aresztowani w Ferguson kompletnie w innym stanie. Te protesty teraz ostatnie, no to były coraz gorsze, po tym jak George Floyd, no to też bandzior zawodowy, siedział w więzieniu, wyszedł 5 lat temu, po 5 latach, wcześniej siedział rok, pół roku, także połowę swojego życia przesiedział w więzieniu, był pod wpływem amfetaminy i mentatylu. Oficjalnie właśnie mówią, że on w sumie umarł w szpitalu. Tam go
policja trzymała przez 8 minut, przygniatała go, pytała, czy chce się czy mogą go zaresztować, no to on tylko mówił, że nie może oddychać. Bandzior, dawał 20 fałszywych dolarów Hindusowi, Hindus zadzwonił na policję, no i od tego się zaczęła cała awantura. I kto jest winny? No jest winny policja w oczach właśnie komunistów. Także jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie i masz głosować, nie głosuj na lewactwo, nie głosuj na demokratów, nie głosuj na socjalizm. Inny policjant był przebity nożem w Nowym Jorku, w dzielnicy Flatbush. No też to dzielnica jest, powiedzmy, czarna, tam starozakonni są powoli wypierani, uciekają po prostu. Tam było kiedyś getto żydowskie, no ale oni się boją, są wypychani przez czarnych, no i policjanta przebił nożem. Oficer, ten policjant przetrzymał. Demokratyczny major w Los Angeles, Eric Garcetti, właśnie powiedział, że te wszystkie śpiewy i te wykrzykiwania przed szpitalem, no to są nie do zaakceptowania. No nie do zaakceptowania. No ale nie w zasadzie nie potępił ich, tak? Nie potępił ich, nie skrytykował, nie postawił pod pręgierz opinii publicznej, nie stanął po stronie policji. On jako przedstawiciel prawa, on jako przedstawiciel porządku, on jako przedstawiciel rządu, no to nie staje po stronie, po której powinien. Staje po stronie bandziorów, staje po stronie lewactwa. No i to jest to straszne. Demokraci boją się tej zemsty. Czarne życie znaczy, tak jak wielu przed wieloma domami są te plakaty czarne życie znaczy, no bo ludzie po prostu się boją. Tam zapobiegawczo, tak jak w czasie tych podpaleń było, dużo właścicieli sklepów pisało, że sklep należy do niebiałego, no to tutaj biali teraz wypisują, boją się, jest strach, jest terror po prostu, no ale to będzie jakieś sprzężenie zwrotne, to będzie, wszyscy normalni widzą, że to idzie w złym kierunku, także jeżeli jesteś jeszcze normalny, 3 listopada nie głosuj na socjalistów. Nie głosuj na socjalistów. Przyjemność normalnych będzie dużo większa. Tylko dlatego, że lewactwo zaczyna znajdywać przyjemność z zabijania policjantów. To jest makabra. To jest makabra, że socjaliści, że komuniści, że lewactwo znajduje przyjemność w tym, że porządek jest niszczony, że nadchodzi chaos. Zmiany te wszystkie policyjne jest w zasadzie no niemożliwe, szczególnie redukcja tego wszystkiego. Także ten major Garcetti w Los Angeles powinien w ogóle zapomnieć o tym, żeby obcinać budżet, żeby likwidować policję. No i muszą ci wszyscy urzędnicy zacząć popierać policję, tak? Muszą wyrazić jakąś solidarność dla tych ludzi, którzy pracują, dla tych, którzy służą, dla tych, którzy pilnują porządku. Bez takiego sygnału ze strony rządu, urzędu i tej całej budżetówki policja, co ona robi? No oni po prostu nie wchodzą do tych miejsc, gdzie jest bandytyzm, no bo po co mają wchodzić, kiedy mają zwalczać bandytyzm, to później wszyscy zwalczają policję. Tak komu to pomaga, tak? Tak, że w niektórych w tych dzielnicach bandytyzm po prostu się rozwija i zwycięża. I kto na tym traci? Na tym traci ci obywatele. Ci obywatele w tych dzielnicach, które są opuszczone przez policję, no to tylko można podziękować tym kretyńskim lewakom, którzy mają miękkie serca, ale twardą dupę. To jest po prostu nieprawdopodobne to, co się dzieje. Ten idiotyzm lewactwa i ta ślepota na to, co się dzieje i co się może dziać. Zdrowia,
Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję serdecznie. Zapraszam, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, nie głosuj na lewaków. Jesteś w Ameryce, nie głosuj na lewaków.